Witam serdecznie, moi kochani. Ostatnio było czytanko dla bliźniaczych płomieni, także dzisiaj zrobimy dla bratnich dusz. Sprawdzimy energię męską oraz żeńską na najbliższy czas. Oczywiście przypominam, że czytanie jest ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse. Pracuję z oczyszczaniem czakr i robię bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. Także moi drodzy, zapraszam. Przypominam, że tarot to nie wyrocznia, to jest tylko wskazówka, podpowiedź. Wy macie wpływ na swoje życie, na podejmowane przez siebie decyzje. No i zobaczmy, moi drodzy, energię męską i żeńską. Bratnie dusze. Bratnie duszyczki, co jest obecnie pomiędzy Wami? Powiem tak, kochani, trudny czas się zakończa. Teraz następuje tak jakby, wiecie co, podjęcie decyzji o spotkaniu, o połączeniu się. Bo tutaj mamy bardzo dobre karty, które mówią o zwycięstwie, o pojednaniu, o połączeniu, o zakończeniu karmicznych sytuacji, trudnych takich też sytuacji z przeszłości. Może ktoś z Was był po prostu w jakimś związku, który musiał zakończyć, tak, który już gdzieś dawno się wypalił. Tu są karty pokazujące, że tak naprawdę wszystko, co złe, co trudne, już jest za Wami. Następuje oczyszczenie i 11 stycznia mamy nów w koziorożcu. To będą takie bardzo uziemiające energie, które pokazują, że czas najwyższy ruszyć z miejsca. Koziorożec jest takim bardzo praktycznym znakiem. On nie buja w obłokach, on nie marzy, tylko od razu wszystkie swoje cele wdraża w życie, tak? Czyli tak jakby no, nie czeka na to, aż coś się samo zadzieje, tylko te wszystkie właśnie plany zamienia w praktyczne działanie, tak? Czyli rusza do przodu, jest akcja, nie ma tutaj zastoju, nie ma impasu i wie, że po prostu jeśli czegoś teraz nie zrobi i będzie odkładał na później, no to się nie zadzieje, tak? Więc nie ma co odkładać rzeczy na później, trzeba działać. No i tutaj karty również mówią o działaniu. Tutaj w najbliższym czasie może dojść do spotkania. Będzie na pewno komunikacja, będzie szczera rozmowa, no i sprawiedliwość również pokazuje nam, że ta sytuacja będzie w końcu wyjaśniona. Jeżeli nie było kontaktu, czy też jeżeli byliście, nie wiem, w oddaleniu, tu następuje podjęcie decyzji o ponownym połączeniu, o spotkaniu się. Także to, co jest pomiędzy Wami, to właśnie chęć ruszenia z miejsca. Zobaczmy, co może Was obecnie jeszcze dzielić, jakie energie Was dzielą. Czyjaś rodzina, niezałatwione sprawy rozwodowe. Ktoś tutaj zamyka jakąś relację, rodzinę bądź w ogóle stały związek na rzecz właśnie tego, żeby się z Wami połączyć. Energie są w tarocie zamienne, więc to możecie być Wy bądź Wasza osoba. No i karty pokazują, że teraz tak jakby jest czas na to, żeby zrobić porządki, ale to już gdzieś dobiega końca, kochani. To nie jest tak, że ktoś dopiero podjął decyzję o odejściu, tylko tak jakby już te energie dobiegają końca, tak? One będą zamknięte w najbliższym czasie i dlatego pomiędzy Wami będzie tutaj połączenie. Zobaczmy energię męską, co nam tutaj pokazuje aspekt męski. Jak wygląda jego sytuacja w stosunku do Was? Dokładnie, kochani, kończy się trudny czas, kończy się taka sytuacja w życiu, która nie pozwalała mu ruszyć z miejsca. Być może był to toksyczny związek, jakieś tutaj niezałatwione sprawy z przeszłości, rozwody, tak? Jest na etapie przyglądania się sytuacji z innej perspektywy, mocno Was obserwuje, natomiast w sercu jest chęć połączenia, chęć spotkania, chęć zamieszkania razem, chęć stworzenia związku, tak? Na solidnych fundamentach. Tutaj no nie ma miejsca właśnie na jakieś flirty, romanse. On nawet o tym nie myśli. On jest po prostu tak na Was skupiony, że w najbliższym czasie będzie tutaj chciał coś tworzyć solidnego, bo wie, że z Wami można, tak? Że nie jesteście przypadkową osobą w jego życiu. A u Was, kochani, są przepiękne energie bratnich dusz. No to jest po prostu bajka.
słoneczko, szóstka kielichów, wy czujecie to połączenie. Wy czujecie, że tutaj no kosmos, kosmos zadziałał, wszechświat was pchnął w swoim kierunku. Jest miłość, jest uczucie bratnich dusz z poprzedniego wcielenia. W sercu czujecie nowy początek. Tak, że on tutaj nastąpi i że będzie szczera rozmowa pomiędzy wami. No, karty są bardzo ładne, kochani. Tutaj naprawdę nów w koziorożcu przyniesie takie głębokie oczyszczenie i zrozumienie właśnie tych całych sytuacji, tych karmicznych relacji. No i teraz w styczniu mamy taki czas, gdzie bliźniacze płomienie i bratnie dusze zaczynają się łączyć. Teraz będzie takie właśnie połączenie, w które będzie ingerował wszechświat. Bo nie pozwoli na to, żeby osoby, które naprawdę mają się ku sobie, cierpiały z powodu rozłąki czy po prostu odległości. Tu już nie ma na to miejsca. Wszystkie toksyczne związki muszą zostać zamknięte. W ogóle do 14 stycznia, kochani, te związki toksyczne będą się jeszcze mocniej tutaj pokazywały. Ludzie zaczną widzieć, co jest czarne i co białe. Zaczną po prostu tupać nogami, zaczną trzaskać drzwiami. Nikt z nas już nie będzie chciał tkwić w takim marazmie życiowym. Wieża, nagle. To jest nagłe tutaj będzie zdarzenie i wy się, kochani, spotkacie, wy się połączycie. No, ja tutaj widzę naprawdę dużą miłość pomiędzy wami. Wy macie takie połączenie, kochani, dusz. Odczuwacie się mocno energetycznie. Możecie mieć teraz właśnie sny, które będą miały mocne przekazy. Patrzcie na znaki, kochani, lustrzane godziny, jakieś ptaki tutaj, które przylatują w najmniej spodziewanym momencie. Możecie znajdywać piórka tych ptaków. Różne dziwne zbiegi okoliczności, tak? No, także, kochani, tutaj się będzie działo. Wy macie naprawdę taką, no, energię pomiędzy sobą, wow. Wy wiecie, że jesteście sobie przeznaczeni, tak? Wy to czujecie całym sobą, całą sobą. No, i gdzieś tam też myślę, że w środku czujecie, że to połączenie już po prostu nastąpi w najbliższym czasie, że już po prostu energetycznie jesteście połączeni, a za chwilę też i fizycznie, tak? Bardzo ładne uczucia, kochani. To jest wręcz niesamowita energia, gdzie wy po prostu naprawdę macie szansę tutaj stworzyć coś stabilnego, bo to jest relacja z przeznaczenia. To jest relacja z przeznaczenia i tutaj nam właśnie również karty pokazują, żeby nie wątpić, tak? Czasami jest tak, że jesteśmy na finiszu, nagle się poddajemy, a właśnie w tym momencie powinniśmy tutaj zacisnąć zęby i zaczekać. Wczoraj, 8 stycznia, mieliśmy koniunkcję Księżyca i Wenus, także skorzystajcie z tej energii, bo ona jest channelingowa, tak? To jest taka aktywacja dla Ciebie, dla Twojej bratniej duszy, bliźniaczego płomienia. No i tutaj, kochani, nastąpi uzdrowienie życia miłosnego. Bez względu na sytuację, każdy będzie uzdrowiony, bo generalnie właśnie ta koniunkcja, ona uzdrawia życie miłosne, podnosi częstotliwość, pomaga zmienić energię. Możecie ponownie otworzyć niezagojone rany, możecie powrócić do unikanych kwestii, z którymi właśnie mieliście problem się skonfrontować. Natomiast tutaj wyleczycie wszystkie głębsze kwestie. No i kochani, tutaj aktywuje się dla Was połączenie. W ogóle ta wieża też pokazuje, że będą uwalniane negatywne energie, jakieś stare wzorce, żebyście mogli się zjednoczyć. Myślę, że oboje już czujecie, że doświadczacie tego głębokiego połączenia. No. Także tutaj będziecie, kochani, w najbliższych dniach, tak jak mówiłam, doświadczać więcej synchroniczności związanych z waszą podróżą właśnie z bratnią duszą. Będziecie otrzymywać takie jaśniejsze wiadomości o tym połączeniu, o swojej bratniej duszy, bo Wenus, jak wiecie, jest planetą miłości, tak? Także tutaj to jest czas na romans, na harmonię w związku. No i tak jak mówię, takie połączenie, pojednanie. Bo jeżeli ludzie są dla siebie przeznaczeni, to tutaj jest takie wezwanie z serc, tak? I tu będzie jednak to zjednoczenie, będzie połączenie. Wy się po prostu rozumiecie bez słów. I też te karty o tym mówią, że to właśnie jest takie niesamowite połączenie, gdzie wy w środku czujecie, że jesteście tak jakby bliscy sobie. Znacie się z poprzednich wcieleń. Karta wyroczni dla Was. Emocje sięgają zenitu. No pięknie, kochani.
Także naprawdę to czytanko macie piękne. Ostatnio też robiłam dla bliźniaczych płomieni stricte, także tutaj i bratnie dusze, i bliźniacze płomienie, kochani, to będzie naprawdę niesamowity czas. Ten styczeń przyniesie naprawdę przełom w waszym życiu uczuciowym. No i oczywiście Wenus, która tutaj działa, także będziecie to mocno odczuwać, już to odczuwacie. Wszystkiego dobrego, kochani. Jeśli macie ochotę na prywatne czytania, zapraszam do kontaktu.